7 stycznia wspominamy błogosławionego Ambrożego Fernandesa, zakonnika i męczennika. Ambroży urodził się w północno-zachodniej Portugalii, na terenie diecezji Porto w sierpniu 1551 roku. Wiadomo o nim jeszcze, że w wieku 26 lat wyjechał na daleki wschód, aby tam dorobić się fortuny. W czasie długiej i niebezpiecznej podróży morskiej, w czasie sztormu, sytuacja na statku handlowym, którym podróżował, była tak dramatyczna, że ślubował, że jeśli przeżyje i dotrze do celu żywy, zostanie zakonnikiem. Burza uspokoiła się, a Ambroży słowa dotrzymał. W Japonii wstąpił do zakonu księży jezuitów, tam został bratem zakonnym. W czasie krwawych prześladowań chrześcijan w Japonii Ambroży został pojmany, uwięziony i przez 4 lata przebywał w więzieniu w pobliżu Nagasaki. Wyczerpany torturami i trudem więziennego życia, zmarł 7 stycznia 1620 roku, mając 69 lat. Zginął z nienawiści do wiary chrześcijańskiej. Beatyfikowany został przez papieża Piusa IX 7 lipca 1867 roku wraz z 204 innymi męczennikami japońskimi. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Ambroży aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzę jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.